Cmentarz Janowski został założony w 1883 roku. Jest tutaj pochowany święty Józef Bilczewski, lwowski arcybiskup obrządku łacińskiego. Beatyfikowany przez ojca świętego Jana Pawła II we Lwowie w 2001 roku, kanonizowany w 2005, chciał być pochowany wśród osób ubogich, dla których poświęcił swoje życie. Na cmentarzu Janowskim spoczywają duchowni rzymskokatolicy zasłużeni dla utrzymania istnienia kościoła we Lwowie i na Kresach w czasach sowieckich. Znalazła tutaj miejsce wiecznego spoczynku powojenna inteligencja lwowska. To w ich domach rozmawiano po polsku o dziejach Polski, Lwowa, uczono dzieci religii. Cmentarz Janowski jest mniej okazały niż cmentarz Łyczakowski. Po jego założeniu grzebano tutaj biedniejsze warstwy społeczeństwa. Tradycyjnie już w dniu zadusznym na miejskim cmentarzu Janowskim została odprawiona msza święta w obrządku rzymskokatolickim przez lwowskiego biskupa pomocniczego Leona Małego w intencji wszystkich zmarłych. Na cmentarzu Janowskim jest kwatera żydowska, cmentarz strzelców siczowych, więźniów ofiar NKWD, jeńców wojennych z okresu I i II wojny światowej. W dniu zadusznym na cmentarzu zapłonęły zniczy na grobach zadbanych, jak również na zupełnie opuszczonych. Kwatera obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich z lat 1918-1920 została otwarta tuż przed wybuchem wojny w 1939 roku. W czasach sowieckich kwatera wojskowa była dewastowana podobnie jak cmentarz Orląt. Nie zostałoby śladu po niej, gdyby nie grupa Polaków ze Lwowa, która przychodziła i przychodzi nadal na groby rodzinne. Takie nieprzyjemne, zimne, jesienne dni deszczowe ustawialiśmy właśnie te krzyże, które przed nami tutaj stoją. A ten krzyż główny został podczas wojny zniszczony i tak na dzisiejszy dzień mamy go przed nami, ten ołtarz również zniszczony. I staramy się co przychodzić co roku tutaj, porządkować właśnie te miejsce dla nas święte, dla nas Lwowiaków, Polaków. Krzyże, które widzimy tutaj, na pewno będą zamienione na lepsze, ładniejsze, bo były żeliwne. A te żeliwne, jak te czasy powojenne, zostały zniszczone i wywiezione nie wiadomo gdzie. Nasz udział to jeszcze trzeba pamiętać lata 60., koniec lat 50., 60., kiedy tu panie z kościoła, taka pani Wikta, pani Maria i siostry zakonne, tajne przychodziły i pilnowały, doglądały tej kwatery, która miała i schody, i wejście, i wszystko było elegancko, oprócz krzyży, że krzyży nie było, to były stalowe krzyże pozbijane. Roboty wykonaliśmy jako harcerze, myśmy pierwsze dwa rzędy odkupywali, znachodzili w ogóle resztki krzyży, a niedawno byli, jakiś rok temu byli harcerze z Kluczborka i wykopali tutaj prawie cały oryginalny, niepołamany krzyż. Obok kwatery obrońców Lwowa są pochowani lotnicy, którzy zginęli w okresie międzywojennym w katastrofach lotniczych. Śladów starych grobów mało co się zostało. Mało się zostało tych, po prostu, że nie ma tych śmig, które były na krzyżach, bo na każdym krzyżu było zaczepione śmigło i pod śmigiem była klapsydra, na której było napisane, kto leży, jaka osoba. Teraz niestety tego niczego nie ma. Wiemy, że czas robił swoje i ręka ludzka też. Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa planuje w najbliższym czasie odnowić zachowaną część kwatery wojskowej. Jest zgoda władz miasta i cmentarza. Przygotowane są plany rekonstrukcji oraz prowadzone rozmowy z rodzinami o ekshumację osób bliskich pochowanych w tym miejscu. Cmentarze to miejsce snu i pamięci. Miejsce snu tych, co odeszli w zaświaty. Miejsce pamięci osób bliskich i całkiem zapomnianych. Ze Lwowa z cmentarza Janowskiego Anna Gordijewska i Aleksander Kuśnierz.